Wiadomości Datkam. Dzień dobry. Dzisiaj z przedsklepu Walmart, jednej z sieciówek, choć tak naprawdę rzecz dotyczyć będzie wielu miejsc, w których robimy zakupy, ale wygląda na to, że no Walmart nie ma ostatnio dobrej prasy. Z tym, że pierwszy temat dotyczy dzisiejszej decyzji i konferencji prasowej gubernatora Pritzkera, który ogłosił kary dla biznesów nawet do 2,5 tysiąca dolarów za niewywiązywanie się i nieprzestrzeganie pewnych zasad, które zostały wprowadzone, czyli nakazu noszenia masek w miejscach publicznych. Jest to o tyle dziwna sytuacja, że nie będą karani ci, którzy tych masek nie założą. Oni mogą być wyproszeni ze sklepów, natomiast karane będą biznesy, które im nie zwrócą uwagi. Wydaje mi się, że cały czas będzie ten sam problem. Takie jest przynajmniej moje zdanie. Ale tak jak mówiłem o Walmarcie, to on właśnie skupił na sobie największą uwagę, bo znacie to na pewno. Kiedy wybieracie się gdzieś na przykład do sklepu, do dużego sklepu sieciowego, żeby zobaczyć, że przepis o noszeniu masek po prostu nie jest przez wszystkich klientów przestrzegany. Personel sklepu narzeka, że nie jest w stanie wyegzekwować stosowania się do zaleceń, nie ma jak odmówić zrobienia zakupów klientowi, który nie zasłonił twarzy i bardzo często dochodzi po prostu do sesji. Dość powiedzieć, że czasami z użyciem broni, bo i do takich przypadków dochodziło na terenie Stanów Zjednoczonych. Ale wracając do Walmartu, to trzeba przyznać, że faktycznie nie ma on ostatnio dobrej prasy. Podejrzewam też, że z czegoś to się bierze i trochę sobie na to zapracował. Dlaczego tak się dzieje? Otóż opublikowano ranking znienawidzonych przez Amerykanów sklepów. Badanie nazwane American Customer Satisfaction Index pokazuje, że najbardziej znienawidzonymi przez klientów sklepami są właśnie Walmart i również Sears. Ale klienci nie lubią też usług w Dollar General. Oczywiście ranking ma dwie strony i po tej drugiej, czyli tych chętnie odwiedzanych sklepów, klienci wymienili Trader Joe's, to miejsce trzecie, na drugim Sam's Club, a na miejscu pierwszym Costco. A wy gdzie robicie zakupy? Które są wasze ulubione sklepy, a które być może te znienawidzone? Paweł Kuliński, wiadomości.com. Wiadomości.com. Twoje źródło informacji.